Siemanko, tutaj Mateo, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować platformę do grania gier turniejowych w Counter-Strike'a, eSportal. Ta platforma oferuje Wam własnego klienta z budowanym anti-cheatem, więc nie musicie obawiać się, że gracie przeciwko oszustom. Stronka również daje Wam możliwość tworzenia własnych lobby i grania na niestandardowych mapach takich jak Tuscan, Sub-Zero czy Season. Brania udziału w przeróżnych turniejach. Między innymi miesiąc temu odbył się turniej eSportal Global, gdzie w puli nagród znalazło się okrągłe 50 tysięcy euro. Ale o tym troszeczkę później. Możecie sprawdzać przeróżne statystyki, rankingi, wykonywać różne wyzwania, za które dostajecie nagrody oraz zdobywać osiągnięcia i poziomy wykonując konkretne zadania. Oczywiście serwery na eSportalu posiadają 128 tick rate'u. Obecnie na stronie trwa giveaway na Bayonetta Tiger Tooth Factory New. Link do niego znajdziecie w opisie. A teraz kilka słów o turnieju eSportal Global, który odbył się mniej więcej miesiąc temu. W Brazylii, Niemczech, Polsce i Skandynawii były rozgrywane kwalifikacje regionalne, które wyłoniły po jednym z reprezentantów tych krajów. Polskie kwalifikacje wygrała drużyna Aves i to ona jako jedyna z polskich ekip zagrała na lanie eSportal w Sztokholmie. A teraz kilka najlepszych akcji drużyny Aves podczas finałów eSportal Global. Później Aves też będzie mieć drugie spotkanie z Alternate Attack w systemie BO1. Tak wyglądają rozgrywki, a wejście Alternate widzimy na bobsite B. Czek tam jednak celowany, powinno być to łatwe zadanie dla niego, ale jeszcze cover ze strony jego teammate'a. To jest 5 na 1, zostaje sam zawodnik Alternate. Teraz jedynie Krank będzie musiał czuwać, bo to on zostaje przy tej odnodze. W międzyczasie Raver ginie, Dude eliminuje właśnie jednego z Polaków, ale Krank odpowiada. Stan na blisko z MP9, okres jego już w tej sytuacji nie użymy, bo poszedł tam na skrócenie i może zaraz też zauważyć Slaksa na blisko. Przełączmy się na pozycję Sanego. Zmiana broni, nie trafia Sniper Alternate Attack, ale jest jeszcze STFN i Stefan zauważył Sanego. Krank zostaje sam, ale ten eliminuje Duda. Podchodzi jeszcze Krank pod niebieski. Ja nie wiem, czy zauważył Stefana, ale Stefan chyba zauważył jego. Mijają się teraz dwaj zawodnicy. Co się dzieje w tej rundzie? Kuriozum, bo Krank też nie zauważa rywala, nawet jego głowy. Czasu coraz mniej, ale Krank w końcu to zauważył. I runda dla Aves. W tej chwili nie mają co tak naprawdę schować. No i jedyne co mogą zrobić to zaatakować, właśnie wyeliminować Ravera. Spójrzmy właśnie na niego, jedno zabójstwo na jego kończy, nawet 4, jak widzimy, doskonale sobie poradzi z przeciwnikami. Myślę, że jest największe pytanie, jakie możemy sobie zadać, tym bardziej, że teraz zawodnicy osłabieni. No i teraz Krank jeszcze zabija Slaksa. Czekamy na rozwój sytuacji. Czy uda się Krankowi zareagować? Dobrze, Krank! Ależ pięknie teraz udaje się zawodnikom Aves przejąć inicjatywę. Antyterroryści będą podchodzili na blisko. Raver schowany już w picie. Pączek jest niestety w sajdzie. Przepraszam, Krank też będzie jeszcze do pomocy, no ale właśnie. Pączek eliminuje Slaksa, świetna pesteczka od Mantu, ale na wysadzie jest jeszcze Krank! I to Krank z dwoma trafieniami wygrywa pierwszą rundę pistoletową dla Aves. Brawo! Sniper Alternate, ten mecz będzie niezwykle trudny do wygrania. Tak było także na trainie, a teraz Krank doskonale ze skauta. Jeszcze kolejna próba Krank, ale Stefan jest niewyeliminowany na bombsite. I to Stefan teraz robi doskonałą robotę. I Polacy mieli szansę, ale jeszcze pozostaje, bo Raven przy życiu będzie walczył ze swoimi dwoma przeciwnikami, którzy podchodzą odpowiednio na jego pozycję. Minuta do końca, Mantu wycofuje z Dudem. Czy teraz wykorzysta to zawodnik Aves? Przekonamy się w najbliższych sekundach. Ale nie podkłada bomby teraz Raver. On wycofuje się na pozycję rywala, ryzykuje i wygrywa ten pojedynek. Te strategie wyglądały lepiej. I teraz ta runda pistoletowa będzie też bardzo ważna, więc zobaczmy, jak będzie wyglądał ten atak. Raver dopowiada na zabójstwo, Pączek tym, ale Mantu odpowiada, Mantu szaleje. Oj, jest dużym zagrożeniem, jak widzimy przy tych atakach. I jeszcze jeden zawodnik zostaje w bombsajdzie. Gra na czas, rotacja ze strony Banana. Dobrze teraz wylio, jeszcze do tego Diod, ale Sany robije przeciwnika do jednego HP. Ależ tu jest pojedynek, Diod i Raven, kto wygra to? Slaks 19 HP i Raven wygrywa ten pojedynek. Dwóch na jednego, zostaje Minio, sam skaczy dwóch na jednego. Teraz to full auto przeciągnięte, jednak nie trafione, Dafu chowa się za szpulą. Tamlaj podnosi karabin snajperski, to może być bardzo niebezpieczne, bo jedno trafienie wystarczy, żeby wyeliminować Polaka. Minio jeszcze stara się walczyć, Minio udaje się, jednak Dafu rozbraje na raz. Czy Dafu starczy czasu? Nie, Dafu nie starcza czasu, Minio, dwóch na jednego, klaczuje to. Cierpliwie, czeka na szorcie. Sprawdza pozycję, słyszy granaty, są informacje, na blisko jest teraz Minio i to teraz on z dwoma trafieniami, nawet z trzema! Świetna akcja od Minia i przede wszystkim fatalnie rozegrali te zawodnicy Link by Viking.
Ostatnia runda pierwszej połowy, za moment myślę, że wyjście szybkie przez Longa i agresję, której dawno nie widzieliśmy. Krang jednak dobrze, ze snajperki mamy dużą szansę na zdobycie kolejnego zabójstwa, ale Krang widzimy, że nie zamierza wpuścić rywala, odcięcie zawodnicy Ligbaj, no i to doprowadza do wygrania. Usanego, Raver posiada Kevlara, można to dwójkowo jeszcze wygrać. Co prawda, Tiburcio oraz Hardzao schowani jeszcze, jednak to nie powinno przeszkodzić polskim zawodnikom w obronie tego homesite, tylko dwójkowo podejście. Raver sobie niestety nie poradził, wszystko w rękach Sanego. Dorzucony smoke na bombę, ale Raver, przepraszam, Sany ze świetną pestką. I mamy pierwszą rundę dla Aves. Brawo, brawo dla Aves. Celowani. Jeżeli stanie dobrze przykryta rampa, co widzimy teraz na ekranie, bo Sany wyeliminował VSM-a, to... będzie ciekawe starcie. Brawo dla Sanego, bo tak jak sobie nie poradził wcześniej Raver, to tak teraz Sany z trzema trafieniami. Gra indywidualna zawodnika Aves opłaciła się. Hardzao jest od dżungli, ale jego Sany też wyłapuje snajpera drużyny przeciwnej. A czy Pączek na 25 punktach zdrowia wygra jeszcze tą rundę? Wie, gdzie znajduje się Turtle, ten nieruchomy. No i właśnie, Pączek to wykorzystuje. Dorzucony jest smoke i to na pewno teraz spowolni ostatniego z antyterrorystu, chociaż ten dorzuca jeszcze od siebie granat zapalający. Jest jeden flash, wchodzi Pączek na czerwony. Jednak Pączek wygrywa tego klacza 1-1. Niestety Polacy zdobyli jedynie 4 punkty, co dało im to czwarte ostatnie miejsce. A turniej wygrała drużyna Alternate Attacks, zgarniając tym samym 10 tysięcy euro. Ladies and gentlemen, yeah, take that one, and then guys, you hold that one, and obviously, once again, a huge round of applause for the winner of the eSportal Global Tournament, Alternate Attack! A jeżeli wy chcecie spróbować swoich sił na serwerach eSportal, to zapraszam was do opisu pod filmem, tam macie link do stronki. A teraz wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie!